Po powrocie do Bytomia miałem jakby ciągłość pracy, ponieważ ten zespół lekarzy, który dla mnie przygotowywał te zwolnienia, jednocześnie przekazywał zaświadczenia mojej żonie, która przedstawiała je w mojej szkole, w której pracowałem, i w związku z tym miałem prawo wrócić do pracy, ponieważ miałem zwolnienie lekarskie. Niestety instrukcję, którą otrzymał dyrektor szkoły, polegała na tym, że nie wolno mnie dopuścić do pracy. Wobec czego poprosiłem o zwolnienie. Okazało się, że nie mogę uzyskać również zwolnienia, więc faktycznie nie mogłem wykonywać pracy, ale nie byłem też z pracy zwolniony, bo nikt nie chciał ryzykować takim zwolnieniem, które byłoby opatrzone szykanami, represjonowaniem. W związku z czym byłem tak zawieszony, właściwie ani pracy, ani zwolnienia. No i oczywiście brak wynagrodzenia. To trwało też parę miesięcy. I procesowałem się w tym czasie, najpierw przed tak zwaną terenową komisją odwoławczą w Bytomiu, która uznała moje racje, ale do których absolutnie pracodawca nie chciał się pozytywnie ustosunkować. Wreszcie sprawa trafiła do Sądu Pracy w Katowicach i tam również zasądzono moje racje, ale pracodawca nadal nie chciał się stosować do wyroku. Muszę powiedzieć, że przed Sądem Pracy pani sędzia, nie pamiętam imienia, pani Kozyra, zachowała się bardzo przyzwoicie i z pełną godnością potraktowała moją osobę, rozstrzygając zresztą wyrok na moją korzyść. I tak trwało to do 84 chyba roku, tak, 4, że byłem i bez pracy, i bez zwolnienia, i wystąpiłem do organu, który nadzorował moją szkołę, do Ministerstwa Górnictwa i Energetyki, że zgadzam się na zwolnienie za porozumieniem stron, pod warunkiem, że wypłacą mi jakieś odszkodowanie i przedstawią zwolnienie, dokument zwolnienia z pracy. O dziwo, jeszcze w tym samym dniu goniec z ministerstwa zjawił się u mnie w mieszkaniu wieczorem. W tym dniu, w którym oni otrzymali moje pismo. No i zgodzili się na te warunki i takim sposobem uzyskałem zwolnienie z pracy i pewną kwotę odszkodowania na utrzymanie. I próbowałem się zatrudnić. I okazało się, że mimo, że w tym czasie były deficyty zatrudnienia, że bardzo łatwo było dostać pracę, to jako naznaczony wyrokiem sądu PRL-owskiego tej pracy nie mogłem uzyskać. Gdziekolwiek się zjawiłem, to tam chętnie mnie przyjmowano do momentu, do którego dowiedziano się, że byłem internowany i że byłem skazany. Wówczas pojawiały się nagłe przeszkody w zatrudnieniu. I jedna taka sytuacja, którą chciałbym tutaj przytoczyć, to jest w Wydziale Ruchu. Brakowało im instruktora kulturalno-oświatowego. I kiedy tam złożyłem pismo, to szef tej instytucji z kordialnym gestem mnie przyjął, mówi: wie pan, to czekałem na kogoś z takimi kwalifikacjami, bardzo chętnie pana przyjmę. Kiedy spojrzał na moje papiery, szczerze powiedział: wie pan, tutaj rządzi egzekutywa PZPR i niestety nie będę pana mógł przyjąć do pracy. W tym czasie była już uchwalona ustawa przez Sejm PRL-owski o tak zwanym pasożytniczym trybie życia. To znaczy, jeśli ktoś
kto jest w wieku od 18 lat bodajże do 60, nie podejmuje pracy przez 3 miesiące, to jest człowiekiem uchylającym się od pracy, czyli prowadzi pasożytniczy tryb życia. I mnie właśnie mijał ten okres i musiałem się zjawić w Wydziale Zatrudnienia w Bytomiu, żeby się zarejestrować i powiedzieć, że no niestety nie mogę znaleźć pracy. I urzędniczka najpierw powiedziała sobie, hi, mamy pierwszego nierobisia magistra. A przecież pan może kłamać. Pan może kłamać i pana do pracy przyjmą. No ale to było tylko takie stwierdzenie, no trochę zdemoralizowanego urzędnika PRL-owskiego. Niestety nie udało mi się znaleźć pracy i w związku z tym podjąłem decyzję pracy na własny rachunek. Pracę na własny rachunek mogłem podjąć dlatego, że moja siostra, ta z Warszawy, która pracowała wówczas w handlu zagranicznym i miała pewne środki, mogła mi udzielić pożyczki. I w związku z tym rozpocząłem pracę na własny rachunek w tak zwanym przetwórstwie kredy. Dlaczego akurat w takiej branży? Ano dlatego, że to nie wymagało jakiejś koncesji. Wszystkie inne w tym czasie działania na własny rachunek wymagały koncesji, zezwolenia i kwalifikacji, papierów kwalifikacyjnych. Natomiast ta praca nie wymagała, wobec tego podjąłem takie działanie. Muszę przyznać, że tę pracę rozwinąłem po pewnym okresie czasu, co pozwoliło mi na utrzymanie rodziny. No oczywiście ta praca nie dawała satysfakcji i w 1989 roku powróciłem do zawodu nauczycielskiego, bowiem w tym czasie Sejm uchwalił ustawę, już Sejm czerwcowy, do którego wszedłem, uchwalił ustawę o szczególnych uprawnieniach osób represjonowanych i mogłem zaliczyć sobie staż pracy i być przyjęty z powrotem do szkoły jako nauczyciel.